Komisja reprywatyzacji, proszę Państwa. Ile dobrego, ile złego przyniosła komisja reprywatyzacji. No ja myślę, że strasznie dużo dobrego. Ale tak już jak wspomnieliśmy, no, sądy się wypowiedziały. Pani prezydent, to jest jej decyzja, chce koniecznie skończyć, być w jakiś sposób oczyszczona, być może nawet na tym poziomie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no ale to już jest jej prywatna wojna, tylko i wyłącznie. No tylko zaraz, bo pani prezydent oczywiście ma prawo wnosić kolejne środki odwoławcze z tym, że no, w tym samym opóźnia powrót ogromnego majątku do puli miasta stołecznego Warszawy. Czym się kieruje Hanna Gronkiewicz-Waltz-Adam Buma? Panie doktorze, ja przepraszam, ale... No to nam z brzytwy się chwyta, co to ją obchodzi, że to opóźnia? Oczywiście. To rzeczy milionów złotych. Z drugiej strony racja milionów to jest duży majątek. No, oczywiście, że to jest duży majątek, tylko patrzmy na... ja tego nie neguję. Tak samo jak nie neguję przerażających doświadczeń wszystkich ludzi, którzy zeznawali przed komisją. Opóźnia, ona po prostu, proszę Państwa, opóźnia. Tych, którzy przed komisją zostali doprowadzeni i wszyscy mogliśmy zobaczyć, co to byli za ludzie i dlaczego oni bezkarnie funkcjonowali. Znaczy jakby to, że komisja się obroniła swoimi działaniami i jakby z tego powodu te dalsze kroki pani prezydent są kompletnie niezrozumiałe, bo ta komisja pokazała, że była potrzebna, tak? Nikt nie może powiedzieć, że to jest chucpa jakiego, który chce wygrać wybory, choć powinien ustąpić tej komisji, jak tak obiecywał. Natomiast wracając do przerwanego wątku, no to nie jest fundament finansów państwa polskiego. I rację mają ci, którzy mówią, że jednak kwestia dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która jest przykryta komisją i która została odłożona i którą jaki obiecał, on już ją napisał przecież i teraz nie chce powiedzieć, co z nią dalej będzie. Wszyscy wiemy, że nic nie będzie, bo nie po to, żeśmy się czołgali do Jerozolimy, żeby odkręcić stosunki z Ameryką, żeby teraz ruszać tą sprawę. No więc ustawiajmy proporcje, tak? To nie jest fundament państwa polskiego. To nawet nie jest fundament tej kampanii, bo ta sprawa nie jest kluczowa w kampanii i do wygrania wyborów w Warszawie, to sztabowcom jakiego pod rozwagę. Znaczy warszawiacy nie żyją. I o ile to na pewno pomaga jakiemu i na pewno jest bagażem negatywnym Trzaskowskiego, to nie o to idą do wyborów i nie to będzie decydował głosowanie. Stawianie na to w kampanii jakiego jest dużym błędem, pomaga to na to opinię za dobrze. Tak, jakby te góry już ma, więc nie ma po co tutaj tego tematu.
tych walczek, tych obecności na konwencjach, spotkaniach, to już jest przeszło do historii. Lot Grzegorza Schetyny jest niezwykle realny. Pani prezydent po prostu... Thank you.
Wyborczego. Rosjanie nie chcą skrócić w Polsce braku maszyny i rejestratorów lotu. Odmawiają także realizacji niektórych wniosków o pomoc prawną. Piotr Poroszenko chce, aby w ukraińskiej konstytucji znalazł się zapis o pozakonnym rozwoju kraju. Prezydent złożył już odpowiedni projekt zmian w ustawie zasadniczej. Jak poinformowała przedstawicielka ukraińskiego prezydenta, Poroszenko, proponowane zmiany mają na celu utwierdzenie europejskiej i euroatlantyckiej orientacji Ukrainy. Jak podkreśliła, Piotr Poroszenko chciałby, aby do preambuły ukraińskiej konstytucji kilkuje artykułów wpisano odpowiedzialność nałożoną na prezydenta, rząd i parlament za eurointegrację i dążenie do NATO. Oprócz tego ukraiński prezydent chce wykreślenia zapisów zezwalających na dzierżawę ukraińskich baz wojskowych przez obce wojska. Na takich zasadach na okupowanym Krymie stacjonuje rosyjska flota czarnomorska. Nie wiadomo, kiedy parlament zajmie się propozycją zmian w konstytucji. Zmiany takie głosowane są w dwóch czytaniach. W pierwszym niezbędna jest zwykła większość, w drugim zaś zgoda co najmniej 2/3 deputowanych. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Pora prezydencka zachęca do wzięcia udziału w tegorocznym narodowym czytaniu. Lekturą będzie przedwiośnie Stefana Jarockiego. Ruszyli na co strzeżywamy. Po drugą chwilę parę może. Proszę bardzo, prezydent Płaszczyk. Mam płaszcz na ramieniu. Nie, dziękuję. Proszę się odbyć. Dziękuję panu. Może to nie wypada, żeby pani odbywała się pod płaszczem? Bo i pewnie. Pierwszy raz pana widzę w życiu. Już mam chodzić w pańskim płaszczu. Zresztą to nie po chrześcijańsku. Pan nie zna. A więc postąpiono po chrześcijańsku. Z zachowaniem najdoskonalszych przepisów tego doskonała, pokryjemy się jego wyboru. Z pana widzę zanadto dobry chrześcijanin. Znawca przepisów towarzyskich to nieco zaśmiały wojownik. Wojownik musi być śmiały. Oto widzi pani, jaki jesteś śmiały. Mówiąc te słowa, Cezary zarzucił prawe ramię płaszcza na ramię panny Karoliny, a lewy podniósł swoje. Zapraszamy państwa na narodowe czytanie przedwiośni Stefana Żeleńskiego. W sobotę, 8 września. Narodowe czytanie organizowane jest przez prezydenta od 2012 roku. W ubiegłej, na którą było wesele Stanisława Wyspiańskiego. Więcej informacji na nowym portalu polskiradio24.pl. Czas na prognozę pogody. Mocno na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu więcej chmur i tam przelotny deszcz. W górach początkowo możliwe również burze. Temperatura od 12 stopni na Podhalu i na Suwalszczyźnie do 16 nad morzem i na chłodnych obszarach podgórskich około 20 stopni. Jutro na ogół półmierno, w południu nad morzem będzie przelotnie padać, a na wschodzie i południu przelotnie może też grzmieć. Temperatura od 20 stopni nad morzem do 27 miejscami w centrum i na południu kraju. Także będą burze, proszę państwa, jutro deszcze będą, deszcze. Radio 24. Słowem wszystko. Felieton Cezarego Krzysztofy. Jakieś tam deszcze będą, proszę państwa, deszcze. I zacznę od tego, że panią Dominikę Arendt-Wittchen, pełnomocnik województwa dolnośląskiego, tak, w sprawie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak on mówi stulecia, Polskę, no to już podstawiony. Emocjonalnym. Ja nie rozumiem, po co takie coś w tych kancelariach jako komornicy pracują tacy ludzie, którzy mają zwykle grubiański głos. No to już. Samo to o czymś mówi, prawda? Albo histeryka, no to właśnie mówię. Także historia źle. Nie lubię tego sposobu, proszę państwa, mówienia. Źle. To jest dobrze, to jest źle. Przypomnijmy sobie chorego na depresję Piotra S., który wziął na poważnie lamenty obrońców demokracji i zapewne licząc na nim bohatera podpalił się pod Pałacem Kultury. Czy wiara w to, że inni Piotrowie S. nie wezmą czegoś zbyt poważnie i nie targną się dla odmiany na życie innych, nie jest wiarą naiwną? O kasusie Ryszarda Cyby nie wspomnę, żeby nie wywoływać wilka z lasu. Po drugie dlatego, że pani Dominika Arendt-Wittchen jest jednak urzędnikiem. Jako ja nie rozumiem. Dlatego to ona mówi tak. Jako takiej, bla. Się takie porywy
serca zdarzyć. Urzędnicy, choć politycznie funkcjonowali, a zakładam bez złośliwości, że takie są odwody pełnomocnie premiera. Dla. Już radio zaczyna trzeszczeć. Dla. Tak, bo za dużo, proszę Państwa, jest tutaj, wiesz, elektroniki u nas jak zwykle, no to radio Koncika. Radio Koncika. Radio Koncika. Ktoś nie wytrzymał, żeby rzucił ciężkim słowem, pobił, albo chociaż w mordę dał. Czyli takie zainteresowanie człowiekiem, aby było, prawda? W których spektaklach są aktorami, muszą pokazać... Aby w mordę dał. Aby po latach swoją prawdziwą naturę. Dyktatura wreszcie przeszła z fazy paratotalitarną w totalitarną i dała komuś wolę. Pani Dominika Arendt chętnie postąpiła honorowo. Chciałbym, żeby brali z niej przykład, choćby ci, którzy swoje występki ukrywają za immunitetem. Złożyła na ręce wojewody dolnośląskiego rezygnację. Nie mogę znieść tego, tej gadki dolnośląskiego, wiesz? Wykonałem tego w wyniku pewnego gwałtu rozumu na sercu. W obecnej sytuacji kwestią dyskusyjną jest to, czy wojewoda powinien... Także, proszę Państwa, jak ten facet tak działa, to jest okropne. No. Już wymyślili, proszę Państwa, jakiś biedziak, już wszyscy porówno, ale musi być jakiś biedziak. Napięta sytuacja w Polsce. 20-paroletnie życie urzędnicze zachowam tę apolityczność także w tej rozmowie i powiem tak, że te marzenia o policji polskiej są zarazem marzeniami o policjach w ogóle w państwach demokratycznych. Bardzo często miałem i mam okazję rozmawiać z policjantami z tych krajów, z Europy, ale także ze Stanów Zjednoczonych. Mam wśród nich przyjaciół. Wiele razy rozmawialiśmy o pewnej utraconej pojawiła się taka rzeczywista szansa przebudowy wielu formacji. Ona została zaprzepaszczona przez okoliczności obiektywne, przez zamach w 2001 roku World Trade Center musiało nastąpić odwrót od tego kierunku, ale końcówka lat 90. i początek lat 2000. zaowocował licznymi marzeniami o policji bardzo uspołecznionej. Zwrócili na to uwagę specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, ale zaczęły powielać to policje europejskie, także Polska w jakimś minimalnym zakresie. Mianowicie tradycyjna policja, ta, która się ukształtowała w latach 60., 70., 80., ale także i tak trzeszczy to współczesne, są strasznie zachowane.
zafascynowany techniką? Tak. Techniką. Na zdarzenie. Niemalże ścigają się, kto bardziej nowoczesnym radiowozem, z bardziej nowoczesnym ubiorze. Niemal ale to tacy są ludzie, tacy są ludzie. Policjanta w jakimś super uzbrojeniu. Błyskawicznie dojedzie na miejsce przestępstwa i będziemy mierzyć czas i oczywiście mówimy, a nasza policja to w 8 minut, a nasza to w 6 minut dojedzie. Tylko proszę zwrócić uwagę, jakie to smutne, to znaczy zakładamy, że cała prewencja sprowadza się do szybkiej reakcji, że szybka reakcja na zdarzenie spowoduje, że być może przestępcy skalkulują, że lepiej nie igrać w miejscach publicznych, bo błyskawicznie, albo nie tylko publicznych, bo błyskawicznie policja. No nie warto, nie warto. Otóż o tej rewolucji, która się nie skończyła niestety, została przerwana przez World Trade Center, powiedziałbym tak, to była rewolucja, która zmierzała, a może poprzez mądrą obecność w wielu miejscach, spróbujmy nie dopuścić, żeby doszło do tych przestępstw. Spróbujmy nie dopuścić, współpracując bardzo blisko z lokalnymi społecznościami, identyfikując razem z nimi zagrożenia, próbując rozwiązać razem z władzami miejskimi i tymi społecznościami, co by było można zrobić, żeby wokół osiedla państwa, żeby w tym parku, żeby w pobliżu tego dworca było na tyle przestrzennie, bezpiecznie, jak służbę ułożyć, żeby nie dochodziło do tych zdarzeń, a nie ścigać się, czy szybko przyjedziemy. To prawdopodobnie z tego, co ja pamiętam, to pan był prawdopodobnie takim pasem transmisyjnym takiej idei, bo pamiętam za wtedy, kiedy kierował polską policją jeden z najlepszych komendantów głównych policji, pan. No, wielu było. Ja byłem rzecznikiem czterech. Jan Michna, tak. Pan Jan Michna, tak. To pojawiła się taka bliska koncepcja tego, o której pan mówi, jeśli chodzi o tak zwanych, to są tak zwani ci, którzy chodzą... Dzielnicowych, tak? Tak, dzielnicowych, gdzie chodziło, nie wiem, czy pan pamięta, wtedy pojawiła się taka idea. Dzielnicowi nawiązują kontakt z lokalnymi, z osiedlami, z ludźmi z osiedla. Tak, tylko że w tej koncepcji, którą proponowali Amerykanie, zachwycony nią w Polsce był Władysław Stasiak. Myślę, że był też takim bardzo apolitycznym zarazem, a fantastycznym urzędnikiem, który bardzo promował tę taką społeczną... Także niechże jest Stasiak. To dzielnicowe w polskim systemie mógłby pełnić rolę takiego koordynatora. Musiało być więcej takich, bo jeśli mówimy o marzeniach, to są te marzenia dotyczące także policji w Niemczech, Francji. Jak rozmawiam z policjantami, to też tak widzą. Stała obecność stałych policjantów, znanych mieszkańcom, stale w tym samym rejonie. Nie ma się co obawiać. Taka była fałszywa obawa. Jak będą stale ci sami w tym rejonie, to będą się korumpować. Od tego jest Biuro Spraw Wewnętrznych, policja w policji, żeby w razie czego reagować, ale nie można tej idei fantastycznej, że znam policjantów na moim osiedlu na Kabatach, znam policjantów, którzy przychodzą, są tu od lat, ci sami, mają świetny kontakt z mieszkańcami, oni nas znają, my ich znamy, rodzi się zaufanie, rodzi się poczucie bezpieczeństwa, ale na to się składa bardzo wiele warunków, bo na razie możemy tak zarysować ideę, ja mógłbym o niej opowiadać bardzo, to bardzo dobrze, dużo. Teraz będzie pan mówił, tylko ja chcę dorzucić taki mały kamyczek do tych przeszkód, jakie praktycznie przekreśliły ten idealny plan takiej przemiany policji, szczególnie jeśli chodzi o niektóre kraje Europy Zachodniej, mianowicie nie tylko Trade War Center, ale przede wszystkim migracja. Emigracja. Ja dziś oglądałem, proszę sobie wyobrazić, bo się przygotowując
do tej rozmowy, oglądałem, przeglądając internet, natrafiłem na wczorajsze zdarzenie, które miało miejsce w Holandii, w Venlo, w takim miasteczku, gdzie jakiś muzułmanin, przebrany zresztą za kobietę, nie wiadomo dlaczego w stroju kobiety, zaczął się strasznie awanturować, było dwóch policjantów i to jest autentyczne, to można sprawdzić w internecie, jak pan pójdzie do domu, może pan sprawdzić. Przyjechało 30 policjantów, nie mogąc obezwładnić tego prowodyra, który rozpoczął, dlatego że za chwilę dołączyli się jego towarzysze. Pewnie tak, a tu byśmy musieli poruszać bardzo, bardzo trudne kwestie integracyjne, bo policja w Stanach Zjednoczonych już miała na to koncepcję, mianowicie przecież też duże społeczności chińskie, duże społeczności koreańskie, wietnamskie, meksykańskie już wówczas funkcjonowały w całym, Polska, rosyjska w dzielnicach i sposobem na to było pozyskiwanie policjantów z tychże społeczności. Bardzo wiele w Nowym Jorku policjantów to byli policjanci polskiego pochodzenia, pozyskiwani dopiero w latach 80., kiedy duża emigracja przybyła do Nowego Jorku. Więc długa rozmowa, myślę, że zostawmy to, bo są na to sposoby. Ale to jest ważny motyw w tej policji przyszłości. Ten motyw, o którym pan mówi, jest niezwykle ważny, bo on jest bardzo widoczny w filmach amerykańskich, kiedy my widzimy włoskich policjantów, irlandzkich, prawda? No tak, ale to jest fragment mądrej polityki integracyjnej. Natomiast wracając już do tego, co można by było i jaka byłaby ta policja z marzeń, to oczywiście taka bardzo uspołeczniona, taka bardzo bliska, taka stale obecna w rejonie i poprzez obecność odpychająca od przestępstw. Ale jakie są problemy podstawowe w Polsce? Mianowicie w Polsce mamy obecnie 103 tysiące etatów policyjnych. Może pan powiedzieć, dlaczego 103, a nie 105, albo 98, albo... Nie, nikt na to pytanie nie odpowie. To jest taka historyczna, w zasadzie redukowano, później podniesiono, później zredukowano, teraz ostatnio podniesiono o 3 tysiące, ale nigdy nie wynikało to z rzeczywistej diagnozy, naliczenia, ile tak naprawdę potrzeba. Miasto po mieście, sytuacja po sytuacji, wielkość jednostki, stan zagrożenia, liczba napływających turystów albo brak turystów. Proszę mi wierzyć, dobrze znam, wiem, kiedy te naliczenia były robione. Nigdy nikt solidnie tego nie zrobił, bo były ograniczenia, już na samym starcie były ograniczenia, więc trzeba by się odważyć na taki bilans. Druga rzecz. Przez wszystkie lata, obecnie też tak jest, nikt tutaj nie bez winy, więc bardzo symetrycznie i apolitycznie. Nikomu praktycznie nie udało się zapełnić tych 103 tysięcy, a jak było 100, to nikomu się nie udało 100. Zawsze nie jest zapełnionych 4-5 tysięcy etatów. To oznacza, że każdego dnia, jeśli są dwuosobowe patrole, to brakuje 2,5 tysiąca patroli. Z tego prostego powodu, że nigdy nie udało się zapełnić wszystkich etatów, na które są pieniądze z budżetu państwa, bo to, kiedy mówimy 103 tysiące, to są już pieniądze w ustawie budżetowej. Dlaczego? Bo każdy mruga okiem, każdy kolejny rząd mrugał okiem i mówił, no wiemy, że macie za mało pieniędzy, jak mały wakat utrzymacie, to z tych niewypłaconych policjantom, których powinniście zatrudnić pieniędzy, połatacie dziury najrozmaitsze, odprawy wypłacane, urlopowe, wszystkie naliczenia, które wiążą się z byciem policjantem, z tego sobie wypłacicie tym, których macie na etatach. Kilka propozycji było, zapełnijmy wakaty i dodajmy pieniądze, te, które są potrzebne właśnie w takim fałszywym łataniu. Zresztą to nie tylko ta instytucja żyje z wakatów, policja, wiele z instytucji, które żyją z wakatów i inaczej by nie przeżyły, jakby nie miały wakatu. I proszę zobaczyć, jakie już poważne problemy. Kolejną rzeczą jest, zna pan bardzo dobrze tę sytuację, też niezależnie od rządów. Cały czas karuzela kadrowa, cały czas brak stabilności zatrudnienia.
Trzeba by poszukiwać. Część policji poszła w kierunku takim, że przywódcy od pewnego szczebla, powiedzmy dyrektor biura czy komendant wojewódzki, są kadencyjnymi. No, przychodzi nowy rząd, zmienia sobie komendanta głównego, zmienia sobie zastępców, ale już niżej nie robi całej rewolucji kadrowej. I kolejny następny, tak. I kolejny następny, a czasem w ramach jednej koalicji rządzącej są dwie, trzy rewolucje takie kadrowe, wymiatające, wypychające. I to jest niestety przypadłość nie tylko polska, dlatego mówię o marzeniach policjantów w całym demokratycznym świecie, a ustabilizować sytuację kadrową, ustabilizować też ścieżkę kariery policjanta, bo ona też jest nieprzejrzysta, ta ścieżka kariery. Dużo warunków trzeba by było spełnić, żeby te marzenia. Wreszcie zarobki. Policjanci mają rację, bo jeżeli ustawimy zarobki na niskim poziomie, tak jak w latach 90., ale będzie w miarę krótki czas do emerytury, no to skusimy ich, powiemy tak, mało zarabiasz, masz niebezpieczny zawód, ale wiesz, uzyskasz tę emeryturę po 20, 15, 20 latach. Większość krajów ma 20 lat na świecie, około 20 lat, 20, 25, w Polsce jest 25. No i będziesz, natomiast jeśli oba parametry zrobimy, niska pensja i daleko do emerytury, to kto przyjdzie? Bardzo dobrze, że policja nie obniża kryteriów naboru. Bardzo dobrze. Jest taka pokusa. Skoro nie przychodzą do nas, to obniżmy kryteria co do wykształcenia, co do testów psychologicznych. Zamknijmy na to oczy, przymknijmy. Za chwilę, jak zaczniemy przyjmować, jak leci, na szczęście to się nie dzieje, ale przestrzegam przed tą pokusą. Zaczną się wydarzenia nadzwyczajne z policjantami, którzy mają najrozmaitsze zaburzenia. Popełniliśmy takie błędy w latach 90. Przestrzegam, nie zróbmy tego. Nadal wysokie kryteria, a szukajmy bardzo dobrą pensją, bardzo dobrymi warunkami pracy. To by była policja prewencji. Proszę zobaczyć, jak gdyby taka policja prewencji, gdyby budować to, jak zupełnie inaczej można by było spojrzeć na to, co jest konieczne w każdej policji, na tą policję oddziałów prewencji, które zabezpieczają mecze, manifestacje. No dobrze, to by była jedna dziedzina prewencji, ale ta główna, ta w spotkaniu z obywatelem, to by był ten codzienny właśnie kontakt, to by było budowanie tych więzi, zaufania, poczucia bezpieczeństwa i rzeczywistego bezpieczeństwa poprzez zapobieganie przestępczości, a nie szybką reakcję, albo jasne, szybka reakcja powinna być, ale jako już no, nie udało się zapobiec, to będzie szybka reakcja. Natomiast no, dzisiaj przypadłością wielu krajów na świecie jest to, że nie ma policjantów na ulicach. Nie ma policjantów na ulicach dużych miast, nie ma patroli. Nie ma patroli otwartych, uśmiechniętych, zagadujących obywateli, dowcipkujących. Nie ma. Jest pójście w technikę. Technika zwycięża robot, a nie policjant, który potrafi porozmawiać. Niestety policję na ulicach Warszawy bardzo często zastępuje straż miejska, która jest absolutnie niebezduszna, niewyszkolona, nieprzygotowana do opieki nad obywatelami, tylko wyłącznie jako traktowana jako maszynka do dostarczania budżetu dla miasta stołecznego Warszawy. Innym warunkiem, i tu już przechodzimy troszkę do marzeń wszystkich policji, jeśli mamy trochę czasu, to byłyby warunki dotyczące odbiurokratyzowania, no ale to osobna rozmowa. To bardzo ważna, bo cały czas, o ile pamiętam, to pan przecież wie, ma się zacząć to odbiurokratyzowanie od Komendy Głównej Policji. Musi być w całości to skorelowane z reformą kodeksu postępowania karnego. Inaczej policjanci są tak dociążeni czynnościami biurokratycznymi, że nie wydobędą się z nich. Panie, porozmawiamy o tym za jakiś czas, a dziś bardzo, bardzo dziękuję za atrakcyjną perspektywę, która jak na razie nie ma zbyt dużych szans realizacji. No, jedyne pocieszające, że nie ma w wielu krajach. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan Paweł Biedziak, były rzecznik Komendy Głównej Policji. Reklama. Niekontrolowani mogą... Chora wiecznego głodu. Chora. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdźmy.
Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze coś takiego jest, że są. Polskie Radio 24, minęła 19.30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska zostało przesunięte na 5 listopada, pierwszy dzień po drugiej turze wyborów samorządowych. To miesiąc później niż pierwotnie planowano. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold tłumaczy, że powodem takiej decyzji jest jej start w zbliżających się wyborach samorządowych. Małgorzata Wasserman jest kandydatką PiS na prezydenta Krakowa i jak wyjaśnia, nie chce, aby łączono jej kampanię z przesłuchaniem byłego premiera. Przewodnicząca komisji powiedziała też, że końcowy raport z prac komisji jest już w dużej części gotowy. Prace merytoryczne są zakończone. Zostało przesłuchanie trzech świadków. W zasadzie w przyszłym tygodniu premier Donald Tusk w pierwszym możliwym terminie, czyli pierwszy dzień po wyborach. O godzinie 10 zaczynamy. Raport jest stworzony cały czas. Ja mam te części już jakby z tych prac, które były wykonywane, zrobione. Jest tylko później kwestia całościowego, bym powiedziała, spięcia tego. Szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk będzie ostatnim świadkiem wezwanym przed Komisję Śledczą. Policja apeluje o zgłaszanie się osób, które mogły widzieć ciało warszawskiej działaczki Jolanty Brzeskiej. Kobietę znaleziono martwą w Lesie Kabackim w marcu 2011 roku. Zwłoki były zmasakrowane. Kobiecie groziła eksmisja, ponieważ nie zapłaciła właścicielowi kamienicy przy Nabielaka 9 kilkudziesięciu tysięcy złotych. Prokuratura robi wszystko, by wyjaśnić sprawę, ocenił przewodniczący Komisji Weryfikacji. Dopiero teraz, a wtedy to nie? Patryk Jaki. Wznowiła to postępowanie i próbuje wszystkimi możliwymi metodami, korzystając również z nowoczesnych technologii, no szukając jakichkolwiek śladów, poprowadzić to śledztwo dalej. Mimo że w tylu latach, no każdy, kto zajmował się kryminalistyką, kryminologią, no wie, że sprawa jest bardzo trudna. Wtedy, kiedy to się wydarzyło, zaniedbania miały charakter bardzo szeroki. Oczywiście, że to wszystko dzieje się za późno, no powinno się to wszystko dziać w momencie morderstwa, no ale co mamy teraz robić? No nic nie robić, czy tak jak Platforma robiła, umorzyć śledztwo? No nie, no prokuratura robi co w swojej mocy, aby znaleźć winnych tej zbrodni. Osoby, które 1 marca 2011 roku spacerowały aleją Brzus w Lesie Kabackim, powinny zgłosić się do Centralnego Biura Śledczego Policji. Coraz mniej niesprawnych autokarów przewożących dzieci i młodzież. Takie są wnioski z prowadzonych przez całe wakacje kontroli. Inspekcja Transportu Drogowego podała, że od czerwca do końca sierpnia sprawdzono 1700 pojazdów, 450 kontroli zakończyło się nałożeniem mandatu. Zatrzymano ponad 70 dowodów rejestracyjnych. Jak mówi nadzorujący służbę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, to mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. To jest sukces inspekcji, to jest sukces nas wszystkich, bezpieczeństwo podróżnych. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest naszym priorytetem. Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada, że od jutra zacznie kontrolować gimbusy dowożące uczniów do szkół. Jak mówi szef GITD Alwin Gajadur, zeszłoroczne kontrole ujawniły wiele nieprawidłowości. Niestety średnio co ósma kontrola kończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Czyli te pojazdy, autobusy szkolne są w dużo gorszym stanie niż autobusy przewożące dzieci na wypoczynek. Akcja kontroli gimbusów będzie prowadzona przez cały rok szkolny. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Przesłuchania pianistów w pierwszym międzynarodowym konkursie chopinowskim na instrumentach historycznych rozpoczną się już jutro. Wydarzenie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości organizują Narodowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka powiedziała na konferencji prasowej, że to bezprecedensowe wydarzenie na skalę światową. I wierzymy, że z czasem ten konkurs również urośnie do rangi imprezy, która będzie mogła wzmacniać i rozwijać polską kulturę, polską muzykę oraz jej znajomość za granicą. Przesłuchań pianistów, jak również koncertów finałowych i koncertu laureatów będzie można wysłuchać w radiowej dwójce. Polskie Radio postanowiło też ufundować własną nagrodę dla uczestników konkursu, mówi szefowa dwójki Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Jest to nagroda za mazurki, tak jak przy wielkim konkursie, więc Polskie Radio buduje gdzieś historię tego na razie jeszcze w zalążkach nowego konkursu. Celem nowego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych, oprócz wyłonienia najciekawszych osobowości pianistycznych, jest popularyzacja wykonawstwa na instrumentach z epoki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A pół godziny temu w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego rozpoczął się drugi koncert inauguracyjny, w którym grają jurorzy tegorocznego konkursu Janusz Olejniczak i Nikolaj Demidenko. Więcej informacji.
informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Informacje ze sportu. Andrzej Janisz. Błędy w zestawieniu podstawowej jedenastki na pierwszy mecz z Senegalem, kłopoty z przygotowaniem mentalnym oraz niewłaściwie zaplanowany mikrocykl ze szczególnym uwzględnieniem zbyt dużych obciążeń na zajęciach przeprowadzonych dwa dni przed meczem to elementy, które mogły wpłynąć na słaby występ piłkarskiej reprezentacji Polski w mundialu w Rosji. Tak wynika z raportu sztabu selekcjonera Adama Nawałki, który upublicznił Polski Związek Piłki Nożnej. Ten dokument zawiera szczegółową analizę ostatnich miesięcy przygotowań do Mistrzostw Świata oraz przebiegu turnieju, oczywiście z punktu widzenia szkoleniowego i organizacyjnego. A reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera Jerzego Brzęczka przygotowuje się w Warszawie do pierwszego meczu Ligi Narodów, który rozegra w najbliższy piątek z Włochami w Bolonii. Nie wystąpi w nim Maciej Rybus, który opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji. Zadaniem reprezentacji jest przede wszystkim odbudować zaufanie kibiców, co można zrobić tylko w jeden sposób, mówi kapitan drużyny Robert Lewandowski. Będziemy chcieli przede wszystkim pokazać, że po tym nieudanym mundialu jesteśmy dalej drużyną, dalej będziemy chcieli walczyć o zwycięstwa, o punkty. Więc dla nas to wiadomo, każdy mecz reprezentacyjny jest czymś ważnym, czymś wyjątkowym i czy to będzie kolejny mecz towarzyski, czy ten pierwszy przeciwko reprezentacji Włoch, to dla nas zawsze jest wyzwanie, zawsze jest to granie z żółkiem na piersi, więc dla nas jest sprawa jasna, o co gramy i przede wszystkim też dla kogo. A dzisiaj w Kronice Sportowej o 22.33 wywiad z Jerzym Brzęczkiem, w którym opowie nie tylko o pracy szkoleniowej, lecz także o tym, jakim jest człowiekiem, o zwyczajach i przesądach. Nie, powiem szczerze, że nie mam jakichś takich stałych rytuałów i zasad postępowania w moim przypadku. To zazwyczaj było do następnej porażki, tak więc myślę, że gdzieś tam zawsze w podświadomości człowiek szuka pewnych takich stałych zachowań, które ewentualnie w przyszłości dawały ci sukcesy, ale ja myślę, że życie pokazuje, że nie ma takich rzeczy, które trwają wiecznie. W tym serwisie to już wszystko, a teraz... Magazyn sportowy. Dzisiaj magazyn sportu walki, którego gośćmi są nowa gwiazda kategorii półśredniej Daniel Skipiński, jego menadżer Paweł Kowalik. Dobry wieczór. Pretekstem do zaproszenia oczywiście ta znakomita seria 6 zwycięstw, ostatnie na gali Babylon MMA i to takie bardzo szybkie. 6 zwycięstw w rekordzie to jest coś, czym można się już chwalić i co chyba daje ogromną satysfakcję, bo to co się robi nie idzie na marne. Cieszę się bardzo, że to już 6 zwycięstwo z rzędu, 12 w mojej karierze. Mam nadzieję i wierzę w to, że moja kariera będzie nadal się tak prężnie rozwijać, aż po same szczyty. Nigdy nie szukałeś, jak zauważyłem, Radio Koncik. Zawsze starałeś się mierzyć z ludźmi, którzy tak reprezentują dużą klasę, z ludźmi z zagranicy. David Gallon to kolejne zwycięstwo także nad zawodnikiem z zagranicy. Więc to jest chyba coś, co bardzo uczy, że trenujecie we własnym sosie w Polsce, ale walczysz z zawodnikami, którzy reprezentują różne style, z zawodnikami, którzy nie są kolegami. Często miałem trudnych rywali, nigdy też nie odmawiałem żadnych walk, oprócz tego sama chęć pnięcia się właśnie w tej hierarchii, w tej drabince swojej kategorii powodowało to, że właśnie brałem walki z dużo lepszymi zawodnikami po to, żeby jak najszybciej jakby wziąć się do góry. Ale tak generalnie dużo lepiej walczy się z obcokrajowcami, tym bardziej jeszcze w kraju, niż właśnie z osobami z naszego jakby otoczenia, z naszego podwórka, z naszego MMA. Dlaczego? Z racji tego, że już jednak parę lat trenuję to MMA, to jednak z tych zawodników się poznaję, z niektórymi się trenuję, dużo osób przyjeżdża do nas, do klubu. Potem ciężko nawet mocno, powiedzmy, nastawić się nie negatywnie do danego przeciwnika, ale nastawić się mocno, zmobilizować po to, żeby jakby nie było zrobić mu krzywdę. 28 lat, czyli już wiek taki, w którym trzeba myśleć, co dalej. Czy to będzie podstawa twojego utrzymania, czy to jest tylko przygoda, czy to jest kariera? Nie wiem, jak to dokładnie nazwać, czy karierę, czy sposób na życie, ale na pewno połączenie jednego drugiego, bo na tą chwilę jest to coś, co zamierzam robić jak najdłużej, jak najdalej zajść, jak najwyżej się wspiąć właśnie w tej drabince, zdobywać laury najlepszej organizacji na świecie. Oczywiście mam też jakby alternatywne plany, które gdzieś tam pobocznie też realizuję, ale najmocniej skupiam się na tej chwili na MMA. Jesteś z Milicza, to niektórzy mówią, że nie z samego. Urodziłem się, wychowałem się w małej miejscowości niedaleko Milicza, w Sulej Radzice, w województwie dolnośląskim.
Później w Miliczu trenowałem zapasy, bardzo dobry w klubie Bizon Milicz. W Miliczu to wszyscy trenowali zapasy. Dwa mocne kluby liczące się w Polsce. I między innymi tak samo jak Mateusz Gamrot, tam się poznaliśmy w Miliczu, trenując wspólnie. Tam trenowaliśmy dość długo zapasy, później po jakimś czasie, po pewnych zawirowaniach, znalazłem się w poznańskim Ankozie. Na te zapasy to poszedłeś sam, czy ktoś cię wyciągnął? Poszedłem z moim bratem starszym o rok. I on pewnie przestał, tak? Który po tygodniu, dwóch zrezygnował, no ja zostałem na 10 lat dłużej. Paweł, ile razy my już taką historię wysłyszeliśmy, prawda? No to jest fakt, to jest regularnie i z tego, że Kołoski uważa, że Piotra Falmana też ktoś przybrodził, tylko po to, żeby nic z kim robić i za chwilę tamtego nie było, a Piotrek zrobił dużą karierę tak naprawdę. Ja posłyszałem o takich ludziach, którzy przychodzili na pierwszy trening w Piętnastku, a nagle się okazywało, że później zostawał jeden, ale do uprawiania sportu, jeżeli to ma być rzeczywiście zawód, jeżeli to ma być sposób na życie, takie ogromne jest samozaparcie, bo to wstawanie, dojeżdżanie na treningi, piątek, świątek, niedziela, deszcz, zimno, upał. Życie sportowca to jest bardzo ciężki kawałek chleba, to jest bardzo trudna sprawa, w zależności też od dyscypliny, z tym, że biorąc pod uwagę każdy profesjonalny sport, no to naprawdę wymaga bardzo dużo od danej osoby. I nie tylko nawet od samej danej osoby, ale z osób jej bliskich, bo to są wyrzeczenia generalnie dla całych rodzin, współdomowników i innych osób z tym związanych. Ale no to jest też piękne, że jest coś trudne, nie jest dostępne dla każdego. Tym powoduje to, że to jest też bardzo pociągające i dla osób z dużymi ambicjami jest bardzo ciekawym stylem życia. Kształtuje charakter, bo ludzie po sporcie są ludźmi obowiązkowymi. Są ludźmi, którzy mają priorytety. Oczywiście niektórzy łamią ten schemat, ale tak jak rozmawiam ze sportowcami, zwłaszcza po zakończeniu kariery, to oni mówią, że tak właśnie jest. Jest, tak. Znam też dużo sportowców na emeryturze i faktycznie te lata spędzone dyscypliną w danym sporcie, to potem zostają na dłużej i powodują, że faktycznie wielu z nich jest bardzo dobrymi ludźmi po prostu. Być dobrym człowiekiem to jedno, ale także trzeba mieć z czego żyć. Ja myślę, że z tej swojej kariery wszechstylowej walki wręcz, to jeszcze kokosów nie masz. Jeszcze nie, ale wszystko idzie w dobrym kierunku i oczywiście na tą chwilę jeszcze nie żyję samego MMA, prowadzę też własną poradnię dietetyczną, prowadzę treningi, oprócz tego oczywiście mam też pomoc bardzo dobrych ludzi, sponsorów. Dzięki temu właśnie mogę trenować i łączyć to jakby wszystko w całość, ale myślę, że i tak z gali na galę